Natomiast upadek rosyjskiego ustroju komunistycznego postępował powoli, poczynając od zwycięstwa w Polsce Ruchu Solidarności w 1989 roku, a kończąc na rozpadzie w 1991 Związku Radzieckiego na Niezależne Republiki. Dzisiejsza Rosja nie jest jeszcze państwem demokratycznym. Rosja dzisiaj wobec bankructwa swojego ustroju politycznego i gospodarczego musi jeszcze uporać się z rozliczeniem zbrodni stalinowskich dokonywanych nie tylko wobec Polski i Polaków. Groby zbiorowe obywateli Rosji pod Mińskiem, na Białorusi, w Kurowatach są masowe groby tych, których władza sowiecka uznała za wrogów ludu. W dołach śmierci są trochę około 200 tysięcy ofiar represji z lat 1937-41. Rozstrzelanych oczywiście przez NKWD. Są wśród nich też Polacy. W miejscowości Bykownia koło Kijowa na Ukrainie.